Cześć, w tym odcinku rozpoczynamy serię poświęconą zarządzaniu czasem w projekcie. Na początek wykres Ganta. Zanim przejdziemy do wykresu Ganta, zachęcam do subskrybowania kanału, wciśnij ten przycisk subskrybuj poniżej filmu. Jeżeli chcesz, żeby ten kanał się szybciej rozwijał, zerknij na link do Patronite'a. Kliknij, zobacz, jak możesz wesprzeć rozwój tego kanału. I chciałem też zadać pytanie do dyskusji. Zachęcam do brania udziału w dyskusji pod filmem. Czy wykres Ganta i czy takie programy jak Gantt Project, które dostarczają prosty wykres Ganta i tak naprawdę niewiele więcej, wystarczają do zarządzania projektami, czy też trzeba koniecznie stosować bardziej złożone, zaawansowane narzędzia? A jeżeli wystarczają, to do jakiej wielkości projektu? Czekam na Wasze opinie. A teraz już przechodzę do wykresu Ganta. Nie wiem, czy wiecie, że wykres Ganta nie jest pierwszym wykresem tego typu. Tak naprawdę kilka lat wcześniej, prawie 10 lat wcześniej, podobny wykres, różniący się tak naprawdę tylko w drobnych szczegółach, wymyślił Karol Adamiecki, polski badacz, który badał kwestię harmonizacji pracy, nazwał ten wykres harmonogramem. Niestety Adamiecki nie opublikował swoich wyników, swoich prac przed Gantem. Opublikował je dopiero w 1931 roku, a w międzyczasie właśnie Henry Gantt wymyślił swój wykres w 1910 roku. Opublikował ten pomysł wykresu słupkowego. A w ogóle idea wykresów słupkowych pochodzi jeszcze z XVIII wieku, przy czym nie były one wykorzystywane wówczas do zarządzania, były wykorzystywane do prezentacji graficznej pewnych zjawisk. Jako pierwszy wykres znany jest wykres biograficzny Presleya, który pokazywał czas życia różnych osób w czasie tam w XVII-XVIII wieku. To był 1765 rok. W dzisiejszym odcinku pokażę najpierw, jak konstruować wykres Ganta, a później prześledzimy prosty przykład wykresu Ganta. Jeżeli chcesz sprawdzić się, czy potrafisz taki wykres narysować, poniżej w linkach jest plik w PDF-ie, który prezentuje ten przykład i możesz na przykład zatrzymać film albo w trakcie słuchania filmu, nie oglądania filmu, wypełniać ten wykres samodzielnie i sprawdzić, czy dobrze działasz. Ok, przejdźmy zatem do tego, jak skonstruowany jest wykres Ganta. Wykres Ganta to tabela, w której w wierszach podajemy zadania, poszczególne zadania w projekcie, natomiast w kolumnach kolejne dni. Zazwyczaj w tym miejscu pojawiają się daty. My dla ułatwienia będziemy korzystać z dni, z numerów kolejnych dni. A więc na rysunku widzisz projekt, którym jest 5 zadań i przewidziano na jego czas, na jego realizację nie więcej niż 2 tygodnie. Te niebieskie prostokąty to zadania pokazane w czasie, a więc w jakich dniach te zadania są realizowane. Dlaczego wszystkie zadania nie są realizowane od początku? No dlatego, że one wynikają z siebie, to znaczy jedno zadanie musi poprzedzać kolejne. I te relacje zaznaczamy na wykresie strzałkami. I to już wszystkie oznaczenia, które są nam potrzebne, aby narysować wykres Ganta. Widzimy, że niektóre zadania realizowane są w tym samym czasie. Co to oznacza? To oznacza, że po pierwsze nie zależą one od siebie, po drugie, że musimy mieć zasoby, które pozwalają nam na równoległe wykonywanie zadań. Jeżeli do każdego zadania potrzebujemy jednego pracownika, to znaczy, że do wykonania zadań równoległych potrzebujemy tych pracowników kilku. W związku z tym mogą się pojawić konflikty, jeżeli mamy zbyt mało pracowników. Ale z drugiej strony, rysując taki wykres, widzimy, że możemy oszczędzić czas. Ponieważ jeżeli mamy wystarczające zasoby, możemy projekt zrealizować krócej. Każde z tych zadań trwa na wykresie 3 dni. Jest ich 5, łącznie jest to 15 dni. Ale widzimy, że po narysowaniu wykresu Ganta są one realizowane zaledwie w ciągu 10 dni. Pod warunkiem, że mamy przynajmniej 2 pracowników. Żeby sprawdzić, czy jesteśmy w stanie wykonać taki projekt w tym czasie, możemy narysować inną wersję wykresu Ganta.
Ten, który widzimy, to wykres zadaniowy, ale możemy wykonać wykres zasobowy. Wykres zasobowy pokazuje nam zasoby zaangażowane w projekt. I tu na przykładzie widzimy ten sam projekt z tym, że pojawia się konflikt. Dlaczego? Dlatego, że zadanie drugie i trzecie, które mieliśmy na poprzednim slajdzie, wykonuje ta sama osoba. A zatem nie mogą być wykonane w tym samym czasie, jeżeli ta osoba jest w pełni obciążona tymi zadaniami. Trzeba taki konflikt rozwiązać. Na szczęście mamy w projekcie aż 4 osoby. I widać, że jedno z tych zadań można przesunąć do osoby numer 1 albo osoby numer 3 i rozwiązać ten konflikt. Oczywiście pod warunkiem, że te osoby mają odpowiednie kompetencje. A więc mamy wykres zasobowy, mamy wykres zadaniowy i mamy jeszcze jeden rodzaj wykresu, wykres, który pokazuje nam ocenę postępów projektu. I to jest bardzo przydatne do śledzenia tego, jak projekt jest realizowany. Otóż zaznaczamy na wykresie innym kolorem zadania, które zostały wykonane. Te zadania, które widzisz na slajdzie w kolorze jasno-niebieskim, są wykonane. Te w ciemno-niebieskim jeszcze nie zostały wykonane. Natomiast zielona linia pokazuje nam dzień, w którym dokonujemy oceny. A więc jeżeli w tym dniu oceny wszystkie zadania po lewej stronie wykresu są jasno-niebieskie, wszystkie po prawej są ciemno-niebieskie, to znaczy, że projekt jest realizowany w czasie. W tej sytuacji widzimy, że część zadań po lewej stronie jest ciemno-niebieska, czyli nie została jeszcze wykonana, chociaż do tego dnia oceny już powinna być wykonana. A zatem widzimy jasno, że projekt ma opóźnienie. Nie wiemy jeszcze dlaczego, ale wiemy, że to opóźnienie występuje. W projekcie możemy mieć 4 rodzaje relacji. Szczegółowo wyjaśnię je w oddzielnym odcinku, bo myślę, że temat relacji i szczególnie przykładów tych relacji jest wart oddzielnego odcinka. Tak więc za kilka tygodni pojawi się odcinek na ten temat. Natomiast teraz tylko powiem w skrócie, jakie są te relacje. Typową relacją, w której jest ponad 90% sytuacji, to jest finish to start. Czyli zadanie A musi się zakończyć, zanim zadanie B się rozpocznie. Ewentualnie może wystąpić jakieś przesunięcie, tak jak tutaj na slajdzie mamy zadanie C. Druga opcja to start-start. To znaczy zadanie B może się rozpocząć po rozpoczęciu zadania A. A więc mogą być realizowane równolegle, ale z pewnym przesunięciem. Odwrotna sytuacja to finish to finish. A więc zadanie B może się skończyć dopiero po zakończeniu zadania A. No i w końcu najdziwniejsza relacja, start to finish. Jest to sytuacja, w której zadanie A nie może się zakończyć, dopóki nie rozpocznie się zadanie B. Kilka słów, zanim przejdziemy do rysowania wykresu, kilka słów o samej procedurze jego tworzenia. Żeby stworzyć wykres Ganta, musimy mieć strukturę podziału pracy. Musimy wiedzieć, jakie zadania w projekcie będą wykonywane. Następnie musimy oszacować czas trwania tych zadań. Są tutaj różne metody szacowania czasu zadań, znowu w oddzielnym odcinku o nich powiem, żeby dzisiaj za długo nie mówić. Kolejny krok to określenie relacji pomiędzy zadaniami. Następnym krokiem jest rysowanie wykresu, co wykonamy za chwilę. Obliczenia rezerw czasu i optymalizacja całego wykresu Ganta, która nam pozwala wyrównać wykorzystanie zasobów, zminimalizować wykorzystanie zasobów w całym projekcie. Ok, przejdźmy zatem do wykresu Ganta. Ja teraz zniknę na chwilę, a cały ekran zajmie ten wykres. Przystępując do tworzenia wykresu Ganta, potrzebujemy tabeli z informacją na temat zadań, ich czasu trwania oraz czynności poprzedzających. To pozwoli nam na wskazanie, które czynności muszą być wykonane w pierwszej kolejności, a które w kolejności dalszej. Po lewej stronie mamy tabelę z informacjami. W wierszach są zadania, w kolumnach są kolejne dni. Zazwyczaj w programach do rysowania wykresów sieciowych i wykresów Ganta pojawiają się w tym miejscu daty. My dla ułatwienia będziemy używać kolejnych dni. Standardowym poziomem dokładności wykresu Ganta w przypadku projektów jest 1 dzień, aczkolwiek można stosować inne poziomy dokładności, na przykład do 1 godziny. Zacznijmy od czynności A, zadania A.
Zadanie A trwa 2 dni. Ponieważ nie ma żadnych czynności poprzedzających, możemy je narysować od samego początku przez 2 dni. Następnie bierzemy kolejną czynność, czynność B, która również nie ma żadnych poprzedników i trwa 4 dni. Zatem możemy ją narysować od pierwszego dnia przez 4 dni. Kolejnym zadaniem jest zadanie C. Ono ma zadanie poprzedzające A, a zatem możemy zacząć to 3-dniowe zadanie dopiero po zakończeniu zadania A. A więc znajdujemy koniec zadania A, przechodzimy do wiersza C i od tego miejsca rysujemy zadanie C. Aby pokazać relacje pomiędzy zadaniami, odpowiednie zadania łączymy strzałką. Ta strzałka oznacza w tym przypadku, że jest to relacja podstawowa, czyli relacja finish-start. Czyli pierwsze zadanie musi się zakończyć, aby drugie mogło się rozpocząć. Wszystkie zadania w tym przykładzie będą realizowane według tego właśnie schematu. Pozostałe schematy, takie jak start-start, finish-finish czy start-finish, są znacznie rzadsze i są stosowane w szczególnych przypadkach. Temu poświęcę oddzielny odcinek. Idźmy dalej. Mamy czynność D, która wynika z czynności A i trwa 5 dni. A zatem znowu znajdujemy koniec czynności A, przechodzimy do wiersza D i rysujemy 5-dniowe zadanie oraz strzałkę łączącą te dwa zadania. Jak widać, strzałki do zadania C i do zadania D narysowały się jedna na drugiej. Jest to problem w wykresie Ganta. Jeżeli rysujemy ten wykres, możemy łatwo pomylić, która strzałka gdzie biegnie. Dlatego można stosować jednocześnie wykresy sieciowe, które te strzałki pokazują w lepszy sposób. Następna czynność to czynność E, która jest wykonywana po czynności B i trwa 1 dzień. A zatem znajdujemy koniec zadania B, znajdujemy wiersz E i wpisujemy jednodniową czynność oraz strzałkę łączącą. Kolejne to zadanie F, wykonywane po C. Znajdujemy koniec C, przechodzimy do wiersza F i wpisujemy 3-dniowe zadanie. Podobnie po C zaczyna się zadanie G, z tym, że ono trwa 6 dni, a więc w taki sam sposób narysujemy zadanie G i połączymy je odpowiednimi strzałkami. Dalej zadanie H, które jest związane z zadaniem D, a więc znajdujemy koniec D, przechodzimy do wiersza H i zaznaczamy 3-dniowe zadanie. Zadanie I wynika, czy jest wykonywane po zadaniu E, a zatem znajdujemy koniec zadania E i w wierszu I wpisujemy 4-dniowe zadanie. Kolejnym krokiem jest wykonanie zadania J, które jest realizowane po zakończeniu F. A więc znajdujemy koniec F, przechodzimy do wiersza J i wpisujemy 1-dniowe zadanie i łączymy strzałką. Teraz przechodzimy do zadania K. Tutaj sytuacja jest bardziej skomplikowana, ponieważ mamy dwa zadania poprzedzające, G oraz H. W przypadku G musielibyśmy się przesunąć na koniec dnia 11 i od dnia 12 rysować 5-dniowe zadanie K. W przypadku zadania H musielibyśmy się przesunąć na koniec 10 dnia i od 11 dnia rysować zadanie K. Którą opcję zatem wybrać? Ponieważ mamy tutaj w obu przypadkach relację koniec-start, to znaczy, że każde z tych zadań musi się zakończyć, zanim rozpocznie się zadanie kolejne. A to z kolei oznacza, że musimy poczekać, aż zarówno zadanie G, jak i H się zakończą. Dlatego zaczniemy rysować dopiero od dnia 12, gdy to zadanie G, które jest dłuższe, się zakończy. Łączymy
strzałkami, w tym przypadku dwie strzałki, ponieważ zadania G i H są powiązane z tym zadaniem K. Podobną sytuację mamy w przypadku zadania L, z tym, że tu mamy trzy zadania poprzedzające. Spróbuj na chwilę zatrzymać film i zastanowić się, w którym miejscu należy zacząć rysować zadanie L. Prawidłowa odpowiedź to 12 dzień. Dlaczego? Dlatego, że zadanie I kończy się po 9 dniach, zadanie H po 10, zadanie G po 11. Ponieważ jest to relacja koniec-start, a więc wszystkie zadania muszą się zakończyć, zanim rozpocznie się zadanie L. Dlatego rysujemy je od dnia 12 i łączymy odpowiednio strzałkami. Ostatnim zadaniem jest zadanie M, które wynika z trzech zadań J, K oraz L. Zadanie J kończy się po 9 dniach, zadanie K po 16, zadanie L po 14. W którym miejscu narysować zadanie M? Oczywiście od 17 dnia. I tak oto narysowaliśmy cały wykres Ganta. Zauważ, że czas trwania czynności to 42 dni. Jednak w momencie, kiedy realizujemy te czynności równolegle, możemy oszczędzić czas i wykonać cały projekt zaledwie w 18 dni. Jest jednak istotne zastrzeżenie. W każdym momencie, w każdym dniu wykorzystujemy wiele zasobów, które są potrzebne dla realizacji, równoległej realizacji kilku zadań. Jeśli zobaczymy dzień 8, to mamy tutaj 4 zadania. A zatem, jeżeli takie zadania zajmują cały dzień pracy, to potrzebujemy 4 wykonawców. Podobnie w dniu 9, również 4 zadania. A więc oszczędzamy czas, ale jednocześnie musimy zwiększyć dostęp do zasobów, aby ten projekt można było zrealizować. Ten sam projekt rozrysuję w kolejnych lekcjach, gdy będę mówił o wykresach sieciowych. I wtedy pokażę, że w tym projekcie można dokonać optymalizacji i zamiast 4 pracowników zatrudnić tylko 3. Ale w jaki sposób to zrobić, dowiesz się z kolejnego odcinka. Na koniec pokażę wykres Ganta narysowany w jednym z programów do zarządzania projektami. Ten wykres wygląda nieco inaczej niż ten, który pokazałem na poprzednim slajdzie. Różnica polega na tym, że w programie do zarządzania projektami, w tym przypadku jest to Gantt Project, można przesunąć zadania w taki sposób, aby ten wykres był bardziej przejrzysty. A zatem, jak widać, przesunąłem zadanie B na sam koniec w taki sposób, aby wszystkie relacje i wszystkie strzałki były ładnie rozrysowane. Taki sposób jest możliwy tylko w przypadku bardzo prostego projektu. Jeżeli będziesz mieć bardziej złożony projekt, jeżeli chcesz wykorzystać program do zarządzania projektami nie tylko do rysowania wykresów, ale też do nadzorowania realizacji tego procesu, oczywiście nie da się tego zrobić w ten sposób. Na skomplikowanych projektach wykresy Ganta niestety nie będą zbyt przejrzyste. Podobnie zresztą jak i wykresy sieciowe. To ich słaba strona. To tyle w tym odcinku na temat wykresu Ganta. W kolejnym odcinku pokażę wykresy sieciowe, a później będziemy starali się porównywać wykres Ganta, wykres sieciowy i wykorzystywać je wspólnie do optymalizacji całego projektu. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, wciśnij przycisk subskrybuj. Jeżeli chcesz, żeby było więcej takich odcinków i żeby się kanał rozwijał, wciśnij przycisk wesprzyj poniżej. I zachęcam do komentowania, do zgłaszania propozycji kolejnych odcinków. Czekam na Wasze komentarze. Cześć!